Nazywam się Jan Henryk Dąbrowski. I przypadła mi w udziale zacna rola tego, który opowie wam, drodzy słuchacze i słuchaczki, o doniosłości idei pracy organicznej oraz tych, którzy przyczynili się do jej rozwoju. Toczone przeze mnie batalie za sprawę polską uzmysłowiły mi, że patriotyzm to nie tylko krwi przelewanie za ojczyznę, ale nade wszystko wysiłek codzienny każdej i każdego z was do wspólnoty wyniesiony. Podejmując decyzje te bardziej i mniej ważne, kształtujemy świat, którego to częścią sami jesteśmy. W umiłowanej przeze mnie Wielkopolsce idea ta ziściła się właśnie w pracach organicznych. Ludzie wspaniali, których działania przyczyniły się do zapoczątkowania tego ruchu, podjęli swój wysiłek w pierwszej połowie XIX wieku, w ostatnich dniach życia mego. Zwolennicy pracy u podstaw postrzegali społeczeństwo jako rodzaj organizmu, składającego się zarówno z poszczególnych jednostek ludzkich, jak i tworzonych przezeń grup. Tym samym w zdrowym organizmie wszystkie jego komórki, czyli organy, współpracują w sposób harmonijny, tworząc ogólny dobrostan. Być może w waszych głowach pojawiają się pierwsze pytania. Jakie potrzeby możemy uznać za wspólne dla poszczególnych komórek, czyli osób? Kto podejmie działania mające na celu zaspokojenie tych potrzeb? Jak godzić interesy każdej z grup, czyli organów, nie naruszając dobrostanu pozostałych elementów? Z tymi pytaniami mierzyli się prekursorzy i prekursorki idei pracy organicznej. Organiczniczki i organicznicy zdawali sobie sprawę, iż większa część ludności lokalnej jest bardzo źle wykształcona, ponieważ nie ma dostępu do systemu edukacji. Podjęto więc działania mające na celu organizację oddolnych form samokształcenia dostępnych dla najuboższych przedstawicieli stanu chłopskiego. Dzięki temu przedstawiciele tej warstwy społecznej mogli łatwiej określić własne potrzeby i wspólnie podjąć działania dla ich realizacji. Wymogiem lepszych warunków życia był proces regulacji warunków pracy, z czego zdawały sobie sprawę organiczniczki. Z tego powodu podjęto walkę o regulację długości dnia pracy. Jednym z ważniejszych postulatów ruchu organiczników było wprowadzenie równego dostępu do praw wyborczych dla kobiet i mężczyzn. Czy jednak praca organiczników została zakończona? Wszakże mamy już wiek XXI i od czasów wprowadzenia pierwszych prac organicznych wiele się zmieniło. Wydaje się jednak, że problemy moich czasów, choć w zmienionej nieco formie, pozostają wciąż aktualne. Jak widzicie, przed nami wciąż jeszcze wiele wspólnych wysiłków, gdzie każdy z was może przyczynić się do stworzenia lepszego jutra. A teraz niech przemówią one oraz oni, by lepiej uzmysłowić wam, czym była, a czym może być dzisiaj praca organiczna.